jak to się mówi na cześć, siema i witam serdecznie. Więc o, to jednak stary kombajn. Oj kurwa, poleciał. Ja pierdzielę, jadę. O! Oj! Nie! Poszukiwany Adam M. Dobry. Dobry. Z Lapon Adama M. Jest Far M66. Witam serdecznie. Jako już mówiłem, że będę chciał to sprzedać przed zimą, wrzuciłem na OLX-a. Kurde, no powiem szczerze, że ja dobrze nie pospałem, a już telefony leciały. No i dogadałem się z jednym klientem, przyznam, że powiedział, że jedzie już z lawetą po niego. Dlatego jest przygotowane. Daj Boże, żeby tylko jakąś normalną lawetą przyjechał, bo jak nie, to jestem ugadany u mleczarzy, bo na mleczarni to jedyne miejsce, gdzie tam coś można ogarnąć. O, trąbią. O, proszę bardzo, no tak czułem, że przyjadą taką dość potężną, no dobrze, że z nimi ogadywałem procesja za nimi. Dobry. Witam panu serdecznie, panowie tutaj jest. To był ten kombajn? Tak, tutaj kombajn. Dla którego z panów? Bo tak tutaj... No dla mnie, dla mnie. On tylko kierowcą miał. Może się nie interesować, tak. No ten pan tutaj, tak? No to pan też jest w okularach, dobra. On nawet i status jedzie na pomoc, żeby nie blokować ruchu. Dobra, my od razu może pojedziemy... No gdzie pojedziemy? Najpierw obejrzymy, no gdzie pojedziemy. Obejrzymy najpierw, obejrzymy. Kurwa, czerwone kury macie, nawet nie wiedziałem, skąd taka, to za odmiana. Ładny. Niech się pan nie przejmuje, bo header jest do niego, tylko już jest odstawiony u chłopaków, bo po prostu musimy tam, gdzie indziej to załadować niż tutaj na tym, bo nie wiedziecie, co nie? O, się czkarni mu. Jo, ma się czkarnię ściąganą, więc można sobie tylko, odkręca pan te 8 śrubek, ściąga pan pasy i normalnie... Ile? Jest, 8, jest... kurwa. Jest plandeka i będzie gitara, co nie? I może pan nawet plandekę... Kurna, samoloty latają nade mną, nie wiem, co gdzie? Jest. Więc ci widzę. Taki Boeing leciał. No dobrze. Niech pan ogląda, niech pan chodzi, niech pan patrzy. To pola za fajkę. Niech pan sobie wejdzie, odpali go też może, bo ja... Dobrze, pozwólmy sobie. No po tym dobrym stanie nawet bym powiedział tutaj. No nie jest to idealny, ten stary... Coś, jakieś remonty były przy tym kombajnie robione, coś? Za mojej zmiany. Kadencji, nie. Za mojej kadencji wszystko fajnie chodziło, bez żadnych problemów. Cały czas na... 2,5 hektarach kosił, więc też za bardzo się nie namęczył. Chociaż jak na taki mały kombajn, to on miał co do roboty, więc teraz już troszeczkę więcej hektarów chodzi, dlatego chce się... Fajny kombajn, guma tutaj na podłodze jest ładnie, no nie powiem. Dobry, witam. O, dzień dobry, no, witam serdecznie. Chciałem, że to laweta po mój przyjechała. Akumulatory dobre, tutaj zmieniane były? Słucham? Akumulatory. Nie zmieniałem, więc nie może być problem, ale jak na razie palił dobrze, więc nie zmieniałem dlatego. Ty jesteś upłynny, dobre, bieżność nie uciekał, więc jest dobrze. Ja pierdolę! Panie kurwa! Co się stało? Trzydziestka z lewety spadła. Jasny tak? Gwint, no. Aż jakiś tak, pijaczek tak, tu jeździ to, chyba. To kurwa, jakiś nie poczuwany. A masakra. Kurwa, przecież kumbać to załadować, a on będzie mi po lawecie jeździł. Jany jesteś? Co? Nie wiem. Dobra, ty. Odbijałeś się. Dobra, panie kochany, no... Ugodamy cenę, no, tu cenę tak, całą gadać, jest pan, no. Jest pan nastawiony. Bo tak, to jak będzie za dużo, no to gdzie będziemy jechać, po co będziemy jechać? Ja się dawałem 15 do negocjacji. Ile? W ogóle 15 to za dużo, no gdzie? No, dlatego do negocjacji. Nie. Musimy zbić trochę, no. Nie, może pan tam powiedzieć, ile by pan... Co pan myśli na ten temat? Ja bym tutaj 12 tysięcy dół. No 12 nie, za duża strata, panie kochany, że to jest chyba nawet zatankowany, chociaż nie sprawdzałem. Stratę to ja będę miał, panie kurde. Nie, no paliwa połowy zbiornika, no dobra, no to jak jest 14 może, coś takiego. No 14 na pewno, nie ma opcji, tak 12,5. No dobra, pan dawał 12, a 14 zatrzymajmy się tak gdzieś po środeczku i to 13 klepnijmy, będzie. Ja będę zadowolony i pan też. 13, bo ja już pan... No dobra, niech będzie moja strata, no. No to cieszę się bardzo serdecznie. Oczywiście płatność blikiem to bez tego ani rusz. Ja pójdę światełko na górę tyś jest. Szybciutko, żeby nie było problemów, bo... Tak, tu dużo trzeba schodzić i rozkładać, tak? Kam?
Rura czas chodzić i tak, rozkładać tak, tak. To jest ręcznie. Specjalny taki podstawek, można sobie stanąć. A tu można coś dorobić, takie coś pociągać coś może. Tak, można. Na jakąś linkę by tu zrobił coś może. To jest mała rura, leciutka, więc... No kurwa, nawet ten, nawet ista sobie usiadł. Tak, no to jest dość dużo miejsca, więc tutaj jak na taki mały kombajnik, to można sobie posiedzieć nawet. Dobra, no to a gdzie header jest? Header jest u chłopaków na mleczarni, więc tam jest wszystko też git bez żadnych problemów. Zaraz dobra, tam pojedziemy, bo tam będzie. Dobra, no to możemy jechać. No dobra, to ja wsiadam. Ja się przyjadę z tobą wtedy. No to zapraszam serdecznie. A pan lawecista niech jedzie po prostu. Proszę mnie tu prowadzić, proszę. No tylko musi pan jechać troszeczkę do przodu, bo nie wyjadę. 40 sobie nie zarysuj. Nie, 40 oporowe koszyki będzie widać, kogut jest. Działa w ogóle? Jo, wszystko, tutaj wszystko działa, zaraz. Proszę włączyć. Odpalimy światełka, odpalimy kogucika. O. Daj, nawet tu jedzie szybko, ty szybki bingumen. A, 25 na godzinę, więc jak dla mnie naprawdę no, super. Zabijaka. Ja jestem zadowolony, wszystko jest. Tyle, dwa sezony u mnie kosił i naprawdę bardzo, bardzo dobrze tutaj się spisywał, bez żadnych problemów. Nie, no daleko ładnie. Nie będziemy jechać, jeżeli chodzi o załadunek. Tak, bo czopki nie wziąłem, a... No daje, no przewieje, no. Późny, więc muszę też uważać, bo gorzej tam z lawecistą, żeby on się złamał. Żeby sobie pan rąk nie połamał, jak pan kręcisz tą kierownicą. No jest duża kierownica, no ale w takich starych latach tak dobrze. Ja się jeszcze no, jakby telewizor wynosił jakieś. Panie, to żeby tylko panu kolana nie strzeliły, bo tak pan na kuckach, żeby się do mnie uderzył. Nie, wszystko w porządku jest. Ale glasa się świeci, uważaj, bo... Będzie pan po drodze my na hot doga wstąpili, nie wiem, tam trochę mnie ciśnie, ale to tam damy radę. Dobrze, my już jesteśmy na miejscu, ja tu już wjeżdżam. Liczę, że lawecista jest ogarnięty i cofnie, bo tu jest taki troszeczkę no, wąski wjazd, ale no, no nie mam nigdzie indziej u mnie, nie ma takiego miejsca, żeby ogarnąć to, żeby wjechać taką dużą landarą. U mnie przeważnie dość mniejsze wjeżdżały, tutaj może pan sobie od razu headerek zobaczyć. Załadujemy go i będzie... Trochę headerek headerą do tą. A sobie chodziło. Tak, co? O, zatrzymam się, pogasimy wszystko. O, nawet boczny, też boczny halogen też działa, bo tego nie pokazywałem, więc to też jest przydatne. Wszystko dobrze. Pod wieczór trochę kości. Gdyby się kable nie poliły, bo będzie wszystko w porządku. Ale z elektryką nie miałem problemu. Boże, że daszek też jest, to nie będzie tak szczupryna dawało chociaż. Jakby pan, wiadomo, jakby pan chciał włożyć w niego trochę, no to kabina też do niego. A, co? Albo coś porobił, to by było. Czy ładujemy go, tak? No możemy ładować, no tutaj dobra, widzę wszystko w porządku. Header no, też lawecista wszystko rozkłada, ja prezentuję tu dobrze, więc... o, nawet już ładnie rozłożone, to ja już będę powoli starał się wjeżdżać, po co go gasiłem z jednej strony. O, kurwa. A header tu wrzuciłem na górę, ja dobra. Pomału dawaj tutaj. Wiesz co, chyba najpierw wjadę kombajnem i header tu będzie pierwszy, co nie? Potem się go ściągnie. Dawaj. Tak mi się zdaje, że ja tu powinienem wjechać. No nie musisz tak daleko aż. Ja właśnie myślałem, żeby ten... A tam, no to nie wiem, tutaj nie wjedziesz chyba. Myślałem, że się uda, patrz tam. Nie ma tych, jakby były takie podstawki, to by było fajne. Tak, jest, dawaj spróbuję może. Mogę, szkoda, że... Brio. Czekaj, grę. Ja mu dam drogę do tyłu. O, dobra. A wy wyżej chce tam jechać na ten drugi tyr? Tak, już jest wjechany. Kurwa, żeby... No właśnie, szkoda, że... Dobra, stój, bo się z karnym przypierdzieliśmy tu. Dobra. Będziemy musieli uważać, jak będziemy jechać, bo tu kurwa wysokie to trochę. No myślę, że nie przypierdzielić z tym problemów. Tak teraz patrzę. Dobra, ja się od razu biorę za 50 i powoli ładuję. Naweta idealna, jeszcze jeden by załadował tu. To by było super. Ty, do tyłu możesz dać trochę. Odpory złożymy, kurwa. Dobra. Ja już sobie teraz poradzę tutaj. No jest idealnie, bo powiem szczerze, że musieliby się rozkładać to, nie? Lawetę na jeszcze dłuższą, a po co to taką długą potem się męczyć? Jeszcze trochę. 50, żeby tutaj nic mi nie odwaliła. Spokojnie tam, nie rozkładuj. Stój. Dobra, no idealnie, 50 zrobiła robotę. O, że skurwa. Dobra, wszystko w porządku jest. No, będzie tam musieli tylko mieć maczetura, żeby go rozładować później. Tak, domy sobie radę. My dźwiga mamy, więc nie ma problemu. Dźwigiem rozładujemy. Kumbaj też mam na szafę. No elegancko, dobra.
Może ta składać i, no i rozliczamy się teraz pięknie i... Umowę może byśmy spisali jaką? Umowę, kurna, to tu na murku niech pan. Na murku, dobra, przyjmę tak, pieniądze od razu dom. Tak. Pan pisz tutaj, po pan dowód, niech pan spisze ładnie, ja tutaj przelew zrobię. Już od razu. Umowę. Zablokuj, dobrze, tak trzeba zrobić. Ale tutaj hałas u tych chłopaków, kurna, dzieje się cały czas, że nic nie słyszę. 15 tysięcy, dobra. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Takiego blika to dobra. Mi się podoba. No i tu, żeby ino chodziło jak należy, no. No ja życzę tylko, no, żeby kosiła ta jagumnia nawet i lepiej, bo no naprawdę pan, super. Pan jakiś kombaj. Plan na kombaj monowy? Tak, no chcę kupić coś większego, ale coś jeszcze oglądane co było? To nie wiem, więc będę szukał. Dobra. No, w październiku to jeszcze cała zima jest na to, żeby coś znaleźć dobrego. Tak, jeszcze posprzedaję troszeczkę plonów, więc jak posprzedaję, wtedy pieniążki spadną i będę działał. Na razie jest no. Dobrze, bo 13 tysięcy już bo jest. Dużo hektarów pan ma? No, ponad 3 będzie, no. Nie wiem, może, że jeszcze na wiosnę coś kupię, ale 3, 3,5 to max taki będzie. Kurwa, to pan bistulą obrobił takie hektary. U panu większy kombaj, to tym był obrobił. U mnie na 10, u mnie na 10 będzie tym kombaj robił. Na 10? Na 10. Parku, ja cię jeszcze pogłaszę, bo ty będziesz miał przepierdno. One? Bardzo jest wszystko w porządku. Więc daj Boże, żeby naprawdę pan mi dawał radę, bo to będzie... No, raczej, nie inaczej. Dobra, na dobrą samego, bo kawałek mamy do przejechania, dziękuję bardzo. No i trzymaj się tam. Bez awaryjności. Dzięki, na razie. Wracamy teraz z pięciątką na farmę. No nie miałem gdzie indziej to ogarnąć, więc dobrze tutaj chłopaków, bo akurat mam blisko pole, więc tam z chłopakami z mleczarni jestem, jak to się mówi, na cześć, siema i witam serdecznie. Więc oni akurat miło plac ogarnęli. Duży mają, więc mogłem sobie wypożyczyć na to, żeby oni tam cofnęli i to wzięli, bo tutaj mógłby wjechać, ale bałbym się, że bardziej krzywdy sobie porobi niż to potrzebne, a jednak to myślę, że będzie gorsze, bo to jednak stary kombajn straci. Oj kurwa, poleciał. To. Kurwa, patrzę. Widziałeś to czy nie? Idealnie. Będę na pewno jakieś nakłady delikatne robił, ale no tak to jest. Tu no akurat jest pszenica, może pewnie dlatego. O, chłopaki na kukurydzę na ziarnówkę jadą. Widzisz sąsiad? Ważne, żebym ci tego nie skrzątnął, bo... Nie znam pana. Nie znam, ja nie wyzywam. Dokładnie. Dobra, jeszcze sąsiadowego Tomka została, więc nie jest tak źle. To najlepiej no z góry, no szerokość, jaką jest animacja, no to by to było o wiele lepsze niż... O! O! Coś się dzieje, sąsiad. Może jak dawno tego nie słyszałem. No ja też. Ale tym bardziej w tym miejscu, bo jest no, to mega fajnie. Ciche, fajne, taki... no, słysząc nieraz, jak tak właśnie gdzieś tam strażaki robią, no to... No, sami dobrze wiemy, jak to u Bronka jest też, tak? No to ani, tak. Nie zarzuci. Dobry sprzęt. Ja pierdzielę, jadą. O! Oj! Jest! Kurde, był taki. Dwa zastępy, jeden wypadek. O Jezu, jak go pochodzi, tam się od ja nie wiem, chyba się nie leje bajek na drogę. Daj Boże, pojdź, że nie ha. Chłopie, go tu tak się coś stało chyba. Co nie robię? Ktoś zgłosił pewnie, że wapno wyjebałeś na drogę. Nie, tam coś się stało tutaj u tych sąsiadów na przeciwkach. Komin się boli. Oni tam stanęli. No już ogarnęli. Może jakiś właśnie do szerszeni może jakiś przyjechali, ale na kurde, dwa razy. Na dwa bardziej nie wiem. A zabezpieczenie jednym, a drugim tym nie, może komin może, się boli. Nie, nie widziałem nic. Nie, też nie widziałem. Przecież jest taki delikatny, czarny ten komin. Chodzi się pytał, co się stało. Jak się przestraszyłem. Zajechał koło mnie i koguty w oczy do mojej wysokości. Ja aż podskoczyłem na krzesło. Wyobraziłem sobie sąsiada, gdzieś tam poleciał w powietrze, na pewno. O mój Boże. Sąsiad wystrachany jak nic. Ale do wszystkich jednostek. Trzymaj, sąsiady chyba głośniki założyły na SP. No tak. Poszukają. A mi, nie wiem, mi was sobie radio zebrało. No mi też. Nie wiem, bo nie wiem, co chodziło. Mi z głośnika. Poszukiwany Adam M.
Ciekawe za co ten list gończy. Dobrze, że moja córka... Powtarzam, poszukiwany Adam M. MMM? F, Morodo. MMM stój. Ciekawe, po co? Nie mogę. Prosimy, dawaj napisać to. Ja no coś musieli pewnie znaleźć, ale... A. Nie znam Adama, ale to nie pomogę. My tutaj... Jesteśmy jednak sąsiadami. Ja jestem sąsiad jeden, obok jest sąsiad dwa. Był kiedyś taki, co jeździł do... Dobry. Dobry. Zna pan Adama M? Kojarzę, a jaka druga literka w nazwisku? Agnu. Nie kojarzę. Jak? Magnu. Magnum? No. Ale to druga jest gnum? No, gnum. Sąsiad, nie gnum. Sąsiad, a co się w ogóle wydarzyło? No, tutaj dzwonili tam, że coś się stało na polu, nie wiem, co się stało. Ale to, no ogólnie, ten sąsiad ma grzeszeki na nazwisko, to można zapytać, no. A, dobrze, to idę, zapytam wtedy. Dobra. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Tero nie mogli przejść, tylko po parku wują auto. Ja już idę, ty. Idę, bo... Dzień dobry, pan Adam M. Dzień dobry, ja słyszałem, że coś Magnum, ale to może o Case'a Magnuma pan chodziło, co? Nie, pan Adam M. A pan? O co chodzi? No, bo tam sąsiadka dzwoniła sam się obok, że pan wapno jej na płotno rozrzucał. Na pole jej rozrzucałem wapno? Na płot! A na płot? Pani płot nie miała tam chyba. Ma pani płot. No ja nie wiem, ja tam po drugiej stronie ten... drogi byłem, to bardziej droga by była cała brudna niż płot. Nie wiem, odzwoniła, powiedziała, że pan Adam M. O! Sierżant sztabowy tutaj. Tak, to sierżant jest, sierżant, no sierżant. No to musi tam pan ładnie przeprosić sąsiadkę Pola. Ja tam pojadę i podziękuję wino, kwiaty, bo... Tą croissantę wziąć jej i podarować i będzie w porządku. Tak, croissanta, no. Nie. A chcę, bo ogólnie panowie mogą się poczęstować, jak tak bardzo chcecie, co nie? A co pan w domu trzyma, że takie szpileczki tutaj, takie piękne tutaj stoją? Córka. A córka, dobrze, rozumiem. Dobrze, w porządku. Jak coś to? Nie pytasz. Jakby córka utknęła, to wie pan, gdzie dzwonić. Dobrze. Proszę bardzo. Zawsze strasznie. Wtedy też można dzwonić. Strasz jest zawsze na miejscu, więc proszę dzwonić, nie ma problemu. Zagralibyśmy w szachy, ale nie mamy czasu, bo robota nas goni, więc no, jedziemy. Po drodze gdzieś tam przy tej pani, co wzywała, to mogą panowie tam jej powiedzieć, że ja podjadę i następnym razem, bo jeszcze tam będę rozrzucał to wapno, jak i tam coś pociekło, to ja i to ogarnę. Dobrze, nie ma problemu. Dobrze, to dziękuję, do widzenia. Na razie. Piłkę sobie weź. Dziękuję. Ale panie, w głowę się nie rzuca. Jezu, znaj. Tą kamieniem rzucił? Piłką, jak do psa. No dobre rzeczy tutaj sąsiad się dzieją u nas. Jak go zobaczyłem, to nie wytrzymałem, nie? Ja też. Dawno tak nie miałem, że nie wytrzymałem. Ja też właśnie, dlatego mówię, no chłopam, jest sąsiada, więc teraz gorzej to, nie? No bo, no rozumiem wszystko, przyjechała sprawna, ale żeby się śmiać z nich, no to, no dobra, ale sam też nie wytrzymałem, też się rzucałem. No ale mój Boże, sąsiad, tak to u nas jest. Że łatwiej mi właśnie znaleźć tą wyższą, tą górną granicę tego, tak? No. Żeby te wszystkie pola były różne, bo jak rzucę obornikiem, to one no nie ma ciula, żeby były równe. A później zawsze te 20-30 kilo łatwiej się to ogarnia. O, transportowali go chyba. Tak? Kurna, szkoda. A jo, no... ty, patrz, zobacz. Oni auto, pomiędzy auto eskortują. Bo jedzie pierw jeden, a później jechało dopiero ten. Serio? Kurna, szkoda, że ten. Będziemy. Jadę może zobaczę jeszcze. Niechaj tam w prawo. No, co mi to da? Teraz już na główny są, cały czas na główny. A jak tu dojedziesz, to sobie na główny zobaczysz, może jak będą gdzieś wykręcać. Po prawo stronie jest. No jest coś tam, ale... A tam auto pomiędzy nimi jechało. I też czerwone. Nie wiem, kto to jest JT. Chyba nowy premier, czy co? Chłopaki chyba nie trafili, kurwa, w tego. Mleczarkę. Jak nie trafili w mleczarkę? Ja pierdolę. Nasze strażaki to sobie bardziej krzywdę robią, niż to potrzeba. A jak nie trafili, co to znaczy nie trafili? Mleczarka była. Mleczarka jechała i trafili ją chyba. No bo nie nastąpiła się mleczarka, wiadomo, że jak jest skartowany, to
jak jadam zeskartowany, to się nie patrzą na takie rzeczy i jadam z tematem. No dzisiaj gruby odcinek, sąsiad jedzie jeszcze pryskać na stunkę w październiku, bo to u nas wszystko się dzieje, patrzę, czy jeszcze strażaki jadą, nikt nie jadą. Więc dziękuję serdecznie za ten odcinek. Nie ma Fara, nie wiem gdzie jest. Dużo dzisiaj zrobiliśmy i naprawdę kupa się. Sezon półtora będzie powstawała, także tutaj wykop, nie bójcie się, bo obiecałem, że będę dużo robił przy tej oborze. Wykop będziemy robić sobie w kolejnych odcinkach, bo po prostu dzisiaj mam tyle roboty, że nie dałbym rady tutaj siedzieć i dzisiaj tego wykopu robić. Także wyrównany teren jest. Coś, coś chyba to nie, nie. Jechało? Dobra, już pędzę, biegnę. Szybko dojechał, i tak. Ale już później ja też na główną drogę jak wyjechałem, to szybko, szybko leciało. Kurde, ta 60 z tyłu wygląda jak zestaw u mnie. Dobra, jest. No i nie wiem, czy zaskoczenie, czy też nie. Pogadamy sobie o tym może za chwilę. Dobra. Dobry, wiesz, tutaj? No, wcofnij, tak, wcofnij tutaj na gospę. No dobra, nie ma problemu. Nic nie jadzie, akurat to. Może zabrokuje. Ja na razie nic nie jadzie, więc podobno tu jadę. Majster, o dobrze. Pies akurat prawie go zatrzymał, tak samo. Dobra, dawaj pan, cofaj. Tuti, proszę. No takie dziury się cofało, spokojnie. My go przed chwilą lądowali, także... Zostój, na gumę. Nie, morda mi się cieszy. No cieszy mi się niczym ostatnio na... Wiesz co, nie wiem czy jeszcze bardziej nie musi... Nie, chyba nie. Nie, dobrze będzie, dobrze będzie. No już tam. Dobra. Nie przypierdzieli mi ludzie. Dobra, czekaj. Będą mnie tu pasy, pościągę i wszystko. Ja sobie już na spokojności i na piękności wchodzę na tą nawetkę. Dobra, tu wszystko pozabezpieczane. Jak jest Andrzej, dobrze? W początku jest, no. Dobra. Kluczyk chcemy się osadzić. Sprawdzałeś jeszcze później, jak już wyjechałeś? Nie, nie, wszystko było dobrze, wszystko dobrze. Wszystko było dobrze? Jo. Wszystko się dobrze trzyma, więc. Pomogę to pozdejmować wszystko. Ja opinam też sąsiad, to też. Jo, dobra. Może chcesz skoczyć? Wszystko postawione, dobra, można zjeżdżać. Dobra. No i jest. Jest ten piękny dźwięk zetorka. Dobra, weźmy sobie jedyneczkę. Zróbmy biega, ja nie. Kajka, z dziadkiem w boczku orali w 35 takim. No, tak ja tu powolutku muszę zjechać. Czekaj, opór włączę. No, dawaj, sensie. Przepadaj mnie za nie żartowałem, opory nie włączę, bo wszystko gutów nie ma, no. Dobra, powolutku. Ale to wiecie, takie rzeczy to sobie mogę buta sobie to dołożysz. O. Opał. Dobra. Dobra. Elegancko. Jest kurde, zaraz zresztą sobie na ale jaką rejestrację ładną zrobiłeś? Wszystko, co? Jaką rejestrację ładną ma? Słuchaj, ja miałem na ogólnie nim zjeżdżać na kołach, dlatego to ja już wszystko miałem wcześniej pozałatwiane. I ja już pojechałem z myślą, ale mówię, kurde, przyjedzie nawetka. Tutaj z waszą firmą, to tam mówię, tyle razy coś przywozilista, to miałem ogarnięcie. Nie? To tylko pierwszy raz u mnie, nie? Jo. No, pierwszy raz, no. Kojarzę. I mówię, dobra, weźmiemy sobie tą lawetę, bo jak mi wyjdzie coś po drodze, a to wiecie. Lepiej sprawdzić koło domu w polu niż na drodze. Zresztą 60 też niedawno remontowano chyba czy co? To dopiero, słuchaj, ona dopiero z malowania wyjechała, a teraz no ją remontowałem w zimę, nie? Ładno, także, także dopiero można powiedzieć, że trochę nowością, że tak nie, powiem gospodarstwo. Teraz będzie remonta szła. Takim tutaj z napędem to Jezus. Trochę potrzebuję, żeby coś odciążyło, pół gdyż no tak, zakupiłem od razu, także wiesz, tutaj będzie ogień w tym sezonie, tylko pieniądze, żeby starczyło, nie? Elegancko, no, żeby chodziło wszystko dobrze. Nie? W tym sezonie, także wiesz. Dobra, słuchaj, powiedz mi ile za lawetkę. No z pincówek doszli, będzie dobrze. Dobra, no. Nie jest problem, to nie jest problem. To mnie cieszy, jakbyś powiedział 1000, to bym się nie cieszył. Dobra, jakby któryś mógł nie wsiadać przez sekundę, to bym się zadowolił. Boże, jak te pieniądze się wysyłało? Proszę bardzo, tam zasysasz i puszczę. Blikiem. Przelej pieniądze, dobra, przepraszam bardzo. Pincówek. Dobra. Tak w czwórkę stoimy, jakby każdemu bardzo. Tak po 400 byś dał. Ja, serdecznie Bóg zawać. Coś mam ci tu pomóc jeszcze? Nie. Nie trzeba. Dobra. To na jazdę wezmę i wracam. Dobra, tam powodzenia, choć się sprawuję jak najlepiej. A razie ho. Słuchajcie, powiem wam tak, było wiele rozkminiania, wiele zastanawiania się, co tutaj brać. Myślałem już nad szóstką, sześciocylindrowym, ale gdzieś tutaj sąsiad mówi, kurde, to będzie za duży sprzęt, od razu wymiana, wiecie, całego sprzętu do tego. Dobrze, że sąsiad mnie z tego tonu gdzieś tam, że tak powiem, na inne tory pokierował. Sam wiem, co u mnie mogło wyglądać, i tak, dlatego no. Z drugiej strony też ja nie mam takiego areału, żeby szóstkę od razu, tu wiadomo, szóstka bez... W ogóle bardzo fajnym stanie, zadbany ten zetorek. Tutaj już patrzyłem bardziej za taki ciągnik, żeby już go kupić w takim stanie. O, proszę bardzo, laweta za lawetą.
W takim stanie, żeby kupić. A no właśnie on mówi, że coś w okolicy będzie miał, ale że aż tak tu blisko, nie wiem kto to sprzedawał. Heniek, kurde, czy co? Może Marek? Kurwa, ty, to nie wiem czy faktycznie. Tu z kabinetu nie wiem czy ma. O kurde, ja już do Marka się dawno nie odzywałem, nie? Wszystkie belki jakie mam, wrzuciłem na stodołę. Zostało mi już niewiele ścielenia, więc myślę, że gdzieś do połowy kwietnia, max pewnie do maja, starczy mi słomy. I powinniśmy mieć wszystko wyścielone i wtedy tego obornika naprawdę pójdzie na sprzedanie już fajnie, bo też wiecie, to będzie już powoli zaczynał się sezon, ludzie zaczną sobie na pola wozić, więc tutaj myślę, że też i po żniwach i przed żniwami trochę tego obornika pójdzie, no i zobaczymy. I zobaczymy, ile tak naprawdę my za ten obornik zarobimy, bo sam jestem mega ciekawy. Słuchajcie, ja muszę sobie, wiecie, pouczyć się, bo człowiek nieprzyzwyczajony 60 to co w tobie gitara. Ale młody chłopak był ciekawy. W takim pulgu. To trzeba tutaj zobaczyć, jaką opcja będzie najlepsza na początek dojeżdżenia. Też to pole sobie za duże nie wzięliśmy na sam start. Bo przeciaki muszę na pewno większe zostawiać. Gdzie masz tą flaszkę? O, flaszka w domu jest, poczekaj, to nie tak na odcinku, łapcie, no. Ale, dobra. Widzę sam, że ciekawie tam masz. No wiesz, no, jak to jest, no. Ale przyznam, że młody bardzo miły, bo tak wiesz, od razu przyszedł pogadać. Wiesz, ja tu mu od razu powiedziałem, że mam bardzo ładny kawałek, no i wszystko muszę zaorać. Nawet się nie zastanawiał. Ciągnik na podwórku od razu przyjechał i szybka orka zrobiona, więc. Także pewnie te flaszki po ostatniej naszej imprezie pokazał w ciągniku, no to. Ja też już nie mam jakiegoś malutkiego pługa, więc idealnie. Dobry, witam. Pomóc tutaj w orce? Kurde, wiesz co, sąsiad właśnie mi to mówił, że jakiś młody tam mu pomagał. Kurde, wiesz co, ja tu powiem ci, chcę se ciągnik przetestować, bo no dopiero dobra, kupiłem. No dobra, nie ma problemu. I wiosna już zaraz się kończy, a nie chcę, żeby mi później coś wyszło, że przed żniwami mi wyskoczy. Także jak mo mi wyskoczy, to lepiej tero na wiosnę, nie? No dobra, nie ma problemu. A ty bardziej, ty masz kurde takie odkładnice w tym zestawie, że... Nie, no tutaj ty jeszcze nie masz takich małych. No, zobacz. Porównaj ze swoją a moją. No troszkę większa, no wiadomo. No wiadomo, być na płytko musiał, ale to nie, powiem ci, tyle te tej łąki, to tu nawet nie wiem, gdzie byś się tu nawrócić już, tyle ci powiem. No tak. Kurde, ale tak widzę, nowy, tak to trzeba będzie coś klupnąć tu przy nim. No to słuchaj, ja słyszałem, że aby ja sąsiadem na wieczór się jeszcze mówili. No, bo to na jeden wieczór. No. Wiele sąsiadowych kolegów ze znalazł, no. Tak, słuchaj, koledzy to skarb. Wieczory będziemy lakier robić, to zapraszam serdecznie. Dobra, nie ma, to przyjadę wtedy. Dobra, to ci nie przeszkadzam, ci uciekam. Dobra, padnę wieczorem, na razie, na razie. Ej, panie. No, co tam? Weź mnie podwieź, podwieźć mi mój rowery. Podwiezę, no. Ej, młody, weź mój rowery, bo ja nie wiem, czy go nie zachwacę zaraz. Ej. Tak, patrz. Mur. Dobra, no faktycznie, na tych mniejszych polach trochę to schodzi, słuchajcie, ale szerokość robi robotę. Nie wiem, właśnie, ciekawy jestem, jak to szerokościowo wychodzi pomiędzy moim pługiem a sąsiada. A, tego się nie pamiętam. Ale ja już widzę, że to się będzie zajebiście, orało, bo... A przy to, że to można sprawdzić, czy nie? Bo mnie to już się to podoba, nie? Jeśli chodzi o ten... Jeśli ciebie chodzi o ten... pisze formalnie 2 metry, a u mnie formalnie 1,60 m. Wow! Czyli ta skipka jedna, mimo że jest najmniejszej? To i tak robię, ale tu jest tak. To koło, więc on nie zawsze bierze tyle, co trzeba, także to tam jest jo, pewnie to jest formalnie, a ile naprawdę jest, to się tego nie sprawdzi. Więc tutaj nie ma co. Słuchajcie, nie ma co tutaj narzekać na pewno. Kurde, chyba sobie te krzaki powycina, bo powiem wam, że denerwują mnie, to szkoda ciągnika mojego porysować nowego, kurna dziot. No a powracając, także mówię, tam bardziej ten ciągnik był kupiony na Solcu, po to sobie go kupiłem. Gadaliśmy, żeby... że około 11 przyjedzie do mnie właśnie ten oto piękny tutaj lawecista z nowym nabytkiem. Jakbym wiedział, kiedy wyjść, ale zapierdzielo, żebyś mi tylko tego nie. Spadło, bym się zapłakał. Dobry, witam pana serdecznie. Witam serdecznie. Panie kochany, ma pan dość długą tą lawetę. No da idziemy, pan to rozładuję. Do sąsiada wjechać w ten wjazdek? Tak, muszę jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. Ja to powinienem się wyrobić, no. Widzę, że samochodów nawet nie ma. Dużo jest. Dobra. Że od tej strony przyjechałem, to będzie lepiej. Jo. No bo dobra, tutaj to tutaj wjedziemy, no. Wjazdek i myślę, że łatwiej będzie to dobra. Wszystko ogarnąć. Dobra, to ja już cofam tam. Dobra. Ja tu sobie stanę na razie przy drodze, żeby nikt nie jechał. Jezus, tylko pan nie przejedź. Dobra, tu już nic mu się nie stanie. Ja idę patrzeć, co tu się będzie działo, czy on w ogóle tutaj wcofnie. To jest pytanie ze 100 punktów. Mógł trochę bardziej się naddać, teraz tak patrzę. Że troszeczkę za bardzo się łamie, ale on jest kierowcą. On tutaj rządzi i chyba się kurna powiesił na czymś. Góry, ma duże krawężniki tu mota. No, panie kochany, o Jezu, sąsiad jest, witam serdecznie. Kurwa, co mówisz, że jakiś wjazdek mój?
No bo tutaj, powiem szczerze, sąsiad, że ty masz naprawdę fajny tutaj wjazd szeroki. Kurwa, dość. Samochody się wiszają. Matko boska, ja chyba powinienem pilnować coraz bardziej. Proszę tutaj jechać, cały czas prostować, prostować, żeby mi... Spokojnie, spokojnie, bo nie chciałem tam sąsiadce w płot przypierdzielić. Stoj! Czekaj, niech przejdzie samochód, kurwa, przeworkował mnie. Zaraz stodołę sąsiadowi, do przodu, panie. Kurwa, ani w te, ani we w te. Samochody, jebany. Mogłem tam stanąć, jednak ten samochód pilnować. Dobra, dawaj. Czekaj, pojechał sobie, prostuję. Wyprostuj go i cofaj tak to. Ja sobie tutaj na spokojnie wyjadę. To zjebiecie mi płot. Stój, bo żebyś płotu nie porysował. Daj do przodu trochę. Spokojnie, spokojnie, dobrze dobra, będzie. Dobra. Idzie to. Musimy tak głęboko wyjrzeć przecież. No nie, no tak żebyś tylko miał tam drogę wolną tutaj, co nie? Proszę bardzo. Mareczek przejedzie? Przejedzie Mareczek, dobrze. To mi się podoba. Ja sobie tylko tutaj zauważyłem. O, poczekaj, muszę się co się założyłem, nie potrącił się tutaj. Pomóc wam coś tu? Czekaj, muszę sobie zapiąć, żebym się nie wywalił. Kurna, nie chce mi się paleta. Odejdź mnie stąd. Jedź. Musisz pan to ogarnąć. O, cześć młody, witam. Kurde, Boże, ile samochodów od razu przyjechało. Piękny, nowy, znaczy nowy. Siema. Piękny kombajn, Forszaj, nasz piękny, cudowny. Panie, czy już wszystko jest odpięte? Jedź, na razie jedź. Dobra, ja wsiadam, czekaj, to teraz tak, najważniejsze. Koła są pod lawetą. Nie, to troszeczkę tylko. Czekaj, może na jazdę trochę trzeba zwędzić. Powietrze gdzieś włożył. O, jest, dobra. O, już, dobra. Już skoczyło wam wszystko, ale dobra. Ale ta się ciągnie, poczekaj. Maciej. Przytrzymajcie tam. Okej. Odepnij tą padeczkę. Odepnij. Tam. O, kurwa. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie. Nie. Weź go tam jeszcze. Okej. Ciężko będzie, bo tu... Ciężko. No, trzymaj paletę. Ale ona jest wjeżdża do kombajnu, nie wjedzie. Dobra, już, dzięki młody. Tuki. Widać, że młody to wie, gdzie rączki włożyć. Na razie wózkim zjedź. Bo później trzeba będzie poroszczędzić te najazdy. Tutti. Powolutku. Musiałem to tak szczepić i tak wjechać, że bo inaczej na tą lawetę się nie dało. Ale najważniejsze, żeby wszystko powolutku zeszło. Dobrze idzie. Teraz żebym tylko nie rzadził. Nie. Boję się tylko o ten wózek, że... Dobra, poczekaj na jazdy, przesunijmy. Jest dobrze, to jest dobrze. Przesunę tylko na jazdy i będzie git. Tutti, chodź sam się, tutti. Jeszcze trochę. Oj. Jego też. Tutti. O, dobra, chyba powinno być okej. Dobra, jadę dalej. Jeszcze chyba trzeba będzie na przód rozsunąć. Dobra, czekaj, sam się lekko. To jest jadę najpierw jednymi? Dobra, mało. Mało, powolutku. Nie, nie trzeba było rozsuwać chyba. Dobra, weźcie trochę, przesuńcie. Dobra, już dobra, będzie dobrze. Idealnie były. Ale chłopaki tutaj dobra, są. Mało. Idzie. Dobra, pięknie, to mi się podoba, dobra. Jest daj na mu ziemi. Opór tam. Jest na ziemi, to można przekazać, przekazówkę mu dodam. Nie idzie. Kurwa, nie na ziemi tak dużo, To mi się zapaliła. Idzie, głupi, dobra. Koguta włącz tylko. Koguta później. Najpierw posłuchajmy, pocieszmy się. Nie, ładnie, stópki ci się zwijają nawet, ładnie. Jest, no to mi się też podoba, ale najważniejsze, że zjechał, że tu jest już blisko nas, mógłbym tak powiedzieć, że na ziemi i bez żadnych problemów. Nie no, fajny kombajnik, fajny. Nie no, Forszajik to jest... No cudownie wszystko jest. Cudownie jest. Ja, 6 na godzinę pójdzie, co? No myślę, że tak... Nie sprawdzałem go, no ciężko sprawdzić w kwietniu, ale myślę sąsiad, że no w lipcu będzie właśnie te 5-6 na pewno lata, co nie? Pytanko takie mam tutaj, dużo hektarów będzie obrabiał kombajn? No w tym momencie to jakieś 3,5 na pewno, ale to będzie się zrastać. Sporo, nie wiem czy do radę. Ja tam sprzedawałem fara ostatnio, to far poszedł chyba na 10 albo 15 hektarów, to go tam zajeździł. To nie wiem czy nie są... To przecież największy w okolicy tutaj. Nie wiem czy to mu do rady. Teraz to będzie bamber taki. Teraz to bamber, no. Bo sąsiad tam widział ukradkiem, że bizuna chyba ma. Tak, bizonik. No farszak troszeczkę większy, znaczy dłuższy może tak powiem, bo czy większy to tego nie wiem. Ale na pewno no, będzie się działo na żniwach, więc. Dobra, panie kolego, za tą lawetkę jak gadaliśmy 500 zł? Tak. Dobra, to ja już bliska szybko przelewam, żeby tu się wszystko oczywiście zgadzało. 500 zł przesyłamy. Dziękuję serdecznie za bardzo. Dziękuję bardzo. Akcję i oczywiście jak zawsze w kontakcie. Jest w kontakcie, dobra. Jak ktoś to tam. Coś jeszcze sobie będzie przybyć dużym, to pisać, dzwonić. Dzięki wielkie. Trzymaj się, na razie, na powodzenia. Kurwa.
kurde mać, coś pięknego. Popoki tu mi przyszły pomóc, więc bardzo fajnie, jak zawsze. No i o to tutaj chodziło w tym odcinku, czyli piękny nabytek Porsche E514 wjeżdża i co najlepsze z tego wszystkiego jest to, że chyba żaden z was w komentarzach nie zgadł, co za kombajn mógłbym mieć na tej serii. Pisaliście o jego miejsce, że się tak wyrażę, ten piękny garaż to jego cudowne miejsce. Ja teraz muszę ładnie tylko się tutaj zmieścić, ale ja sobie go zaparkuję później. Najpierw skupmy się na tym, żeby go postawić, się tylko troszeczkę poczuł tutaj klimatu. Teraz tak, czy ja tutaj są te opony, a może go tak zostawię. Ja zostawię go może tak teraz tutaj dalej. Ja sobie tak zacznę odtąd i zobaczymy, jak to tu będzie szło. Tutaj żadnych dawkowań robić nie muszę. Zmieniam sobie tylko na dwójeczkę i tą dwójeczką będziemy cisnąć i te ziemniaki sadzić, ale jedyną rzecz, którą od razu wam tylko pokażę, to jest całe 44 ary. 44 ary, gdzie ja mam objechane poprzeczniaki i tamten klin w owsie, cała reszta zostaje w ziemniakach. No i to jest też ogromne pytanie, czy tych ziemniaków jest naprawdę tutaj 30 arów, czy więcej? No i no, nie wierzę, że będzie poniżej 30, no bo ten kawałek, mówię, ktoś mnie śledzi, bo tak mi taka łuna mi przeleciała, a to ta autosanka, no ona mnie śledzi, kurna, ten cudowny nasz Tesla autobus. Ten autobus to po prostu zmora od samego początku, jak 50 akurat tak prosto oczami stała do niego, więc 60-70 tysięcy, bo tak kosztuje w grze, nie, teraz jeżeli będzie kosztował w życiu realnym 150 tysięcy, to tyle trzeba będzie dać i za budowlę, która będzie miała stanąć na naszym gospodarstwie, jeżeli trzeba będzie za nią wydać 500 000, to te 500 000 trzeba będzie wydać. Jak to się zrobi? No to już jest inna strona medalu, ale liczę się z tym, że wam się to podoba, bo te pieniążki może i łatwo przychodzą, ale też łatwo są wydawane, więc pod tym względem też o wiele lepiej. Odpalamy, podnosimy i...